Na program zaprasza Bonimet, producent preparatu ziołowego Venobon Krem, wspomagającego krążenie żylne i głośniczkowe. Witam Państwa po raz kolejny. Odpowiedź na następny list, który do nas spłynął. Przewróciłam się na śliskim chodniku, skręciłam sobie nogę w kostce, mam ból i opuchliznę. Może jakaś ziołowa maść mogłaby mi pomóc. Proszę Państwa, no w zimie no, rzecz powszechna, choć nie tylko w zimie, bo jeżeli Panie chodzą w butach na wysokim obcasie, to też się ta przypadłość często im może zdarzyć. Jeżeli jest to tylko skręcenie stawu skokowego, to wtedy mogą się przydać nam preparaty, w których znajduje się owoc kasztanowca. Kasztanowiec jest taką substancją, która poprawia krążenie w naczyniach włosowatych i naczyniach żylnych, a co za tym idzie, usuwa, eliminuje, przyspiesza leczenie się obrzęków i przyspiesza gojenie tego właśnie miejsca. Dobrym sposobem również mogłyby być okłady z nalewki z arniki, ale ten kasztanowiec wydaje się być taką substancją najlepszą. My najczęściej, stosując preparaty kasztanowca zewnętrznie w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza, łączymy go z oczarem wirginijskim, z ekstraktem oczaru wirginijskiego oczywiście, z olejkami eterycznymi, cyprysowym, lawendowym. One przyspieszają nie tylko funkcje, poprawiają nie tylko funkcje naczyń żylnych w żylakach na przykład, ale także dobrze sprawdzają się w przypadku urazów. Ale rozszerzę troszkę to pytanie. Jeżeli ktoś złamałby sobie nogę, czyli złamał kość, co się niestety również w przypadku skręcenia, w przypadku takich urazów, jak tutaj pani przedstawiła, zdarza, to wtedy warto również dołączyć produkty, które mają przebadaną skuteczność w przypadku złamań. I takim produktem jest mumio. Mumio to jest substancja naturalna, pozyskiwana z gór Środkowej Azji i ona ma bardzo dobre badania naukowe. Na 2000 osób przeprowadzono badania naukowe. Pokazano w tych badaniach, że około 2 tygodnie przyspiesza się wzrost kostny. I jeżeli ktoś ma złamanie czy też skręcenie, powinien też pamiętać o tym, żeby zwiększyć w swojej diecie kolagen. Ojciec Grzegorz zwykle sugerował w takich przypadkach stosowanie galaretek z giczy cielęcej. On szczególnie sobie takie ulubił, ale nie tylko produkty spożywcze normalnie stosowane są tutaj polecane. Pamiętajcie Państwo, że kolagen się nam buduje, kiedy mamy dobry poziom witaminy C, no i gdy mamy odpowiedni poziom krzemu w organizmie. Ten krzem można pozyskiwać ze źródeł naturalnych. Należy wtedy zioła nie parzyć, a gotować. My dajemy taki preparat ziołowy do gotowania, którym jest krzybr, dest ptasi między innymi. To są takie bardzo wysokokrzemowe zioła i recepturę zresztą Państwo macie na ekranie. Tak więc pamiętajcie, że trzeba do sprawy podejść szeroko. Jeszcze jedna ważna uwaga. Pamiętajcie Państwo o tym, że owoc kasztanowca można stosować również doustnie. On również przyspiesza powrót do sił, do regeneracji organizmu w aspekcie złamań i skręceń. Można go podawać samodzielnie, można go podawać łącznie. My używamy preparatu, którym jest tenże kasztanowiec łączony z ekstraktem z miłożębu japońskiego. Sponsorem programu był Bonimet, producent preparatu ziołowego Venobon Krem, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe.